teraz niespodzianka, tak jak mówiłem, harcerze dzisiaj tak elegancko stoją na środku kościoła, nie bez powodu, bo za chwilę zostanie wniesione do naszej świątyni światełko betlejemskie. Powstańmy i w czasie, kiedy harcerze będą wnosili światełko betlejemskie, posłuchajmy, skąd się wzięła ta tradycja. Tradycyjnie zamiany jest na podniesieniu kościoła. Akcję zapoczątkowało w 1986 roku Austriackie Radio i Telewizja w Lidzu jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi Miskatu akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Lidzu do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skałką z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają betlejemskie światło pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Bursa Polana w Tatrach. Następnie po uroczystej mszy świętej odprawianej w kaplicy betlejemskiego światła pokoju, zlokalizowanej na terenie schroniska górskiego Rzycha Podłodówka, światło trafia do wszystkich chorągwik, kupców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie światło pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, prezes Rady Ministrów, marszałek Sejmu i prymas Polski. Polscy harcerze przekazują betlejemskie światło pokoju również do wschodnich sąsiadów. Na Rosję, Litwę, Białoruś i Ukrainę. Teraz jako pierwszy światełko, betlejemskie światełko pokoju przyjmie w imieniu władz naszego miasta przewodniczący Rady Miasta. Prosimy Państwa. Będzie stało aż do Wigilii. Za chwilę, tak jak mówiłem, dzieci mają swoje spotkanie, rodzice konferencje, więc niech to światło sobie tutaj stoi. Odsuniemy jeszcze bardziej od świata, za chwilę, żeby się przypadkiem nie zapaliło. A później mamy tu trochę świec. Ci wszyscy, którzy dzisiaj już nie będą w kościele, niech sobie wezmą te świece, zapalą od niego, od światełka betlejemskiego te świece i zaniosą do domu. Natomiast dzieci, proszę, żeby jeszcze nie zapalały światełka, bo przecież przyjdziecie na spotkanie ze świętym Mikołajem. Przyjdziecie? Tak. No właśnie, to wtedy przynieście swoje własne świece, bo nie mam tyle świec. Tu jest setka może tych świec, więc zapraszam na 16 ze świecami swoimi. Można przynieść te lampiony rolarnie, które żeście przynosiły. Wtedy od tej świecy światełko betlejemskie zaniesiecie do domu. Dobrze? Dobrze? Zapraszam. I będzie można je wziąć dzisiaj, jutro rano, jutro przed południem będziemy tutaj choinkę ubierać, więc ten będzie kościół otwarty w czasie przy wieczornej, jutro we wtorek w czasie rannej, przy świętej wieczornej, w środę rano. Zapraszam, żeby brać światełko betlejemskie.